cywilizacja miłości. Czy tylko ładnie brzmiącym sloganem, czy rzeczywistością, o którą warto zabiegać? Okazuje się, że człowiek zbudowany na wartościach jest bezpieczny dla siebie i otoczenia i staje się wartością dla rodziny i społeczeństwa. Może stać się fundamentem cywilizacji miłości. Mówimy o tym w ramach akcji informacyjnej Zbudowani Bezpieczni i Wartościowi, współfinansowanej ze środków Funduszu Sprawiedliwości, którego dysponentem jest Minister Sprawiedliwości. Znajdziecie nas na stronie zbudowaniopoka.org.pl. Cywilizację miłości Jan Paweł II zbudował na takich najważniejszych filarach. Przede wszystkim prymat etyki przed techniką, człowieka przed rzeczą, miłości przed sprawiedliwości, przed sprawiedliwością oraz wartości duchowych przed wartościami materialnymi. Nie może być tak, że nagle w wieku 18 lat, gdy dziecko otrzymuje dowód, to teraz się właśnie dowiaduje, że jest obywatelem, bo to już jest trochę za późno, zupełnie za późno. W tej wystawie chcemy pokazać, jak w jednej rodzinie, a będzie oczywiście kilka przykładów, z pokolenia na pokolenie ten gen wolności, takie poczucie, że chcemy być wolni i niezależni, że ciągle dążymy i walczymy o niepodległość Polski, jak było przekazywane.